Dzień dobry. Trochę się zimno zrobiło. Słuchajcie, proszę nie regulować YouTube odbiorników. Jest ciemno, jest noc, a to ze względu na to, że chciałem wam pokazać latarkę, którą dostaliśmy od Banggood, od zaprzyjaźnionego chińskiego sklepu. Jest to BLF Q8. Latarka, która ma 5000 lumenów. Więc wybrałem się w nocy do lasu. Nie do końca do lasu, jesteśmy niedaleko zaprzyjaźnionej jednostki, przy której bardzo często kręcimy. To jest droga dojazdowa, więc za mną tam jest droga. O, proszę bardzo. I będziemy sobie robili recenzję tejże oto latarki. Zapraszam. Słuchajcie, nie wiem od czego zacząć, chyba zaczniemy trochę od teorii, tak, bo jakby to powiedzieć, latarki, których moc podajemy w lumenach, to jest takie, taka rzecz nie do końca precyzyjna. To znaczy, kwestia jest taka, że jeżeli weźmiecie sobie definicję lumena, to zobaczycie, że jest tam bardzo, bardzo dużo różnych sformułowań, których normalny człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Zaczynając od samego pomiaru lumena, który jak gdyby jest pomiarem robionym z stożkowego wycięcia kuli u samego jego szczytu, dla mocy jednego kandela, tak? Definicja samego jednego kandela się zmieniła w stosunku do tej, której no ja się na pewno uczyłem w szkole podstawowej i średniej. W tym momencie definicja jednego kandela jest oparta o światło, którego długość i barwa jest zielona. Zapraszam was do zapoznania się z definicją, obecną definicją jednego kandela. I problem jak gdyby polega na tym, że po pierwsze w internecie znajdziecie bardzo dużo takich błędnych sformułowań, które mówią o tym, że moc w lumenach to jest podawana moc samej diody. To jest gówno prawda. Moc w lumenach to jest podawana moc snopa światła, jak gdyby zgodnie z samą definicją lumena. Natomiast to nie do końca jest przełożenie na to, co to jest jeden lumen i nie do końca jest to przełożenie na to, ile światła dostaniecie z samej latarki. Tak? Dlatego, że jeden lumen mocy będzie się różnił w zależności od tego, jaka jest dioda, jaką dioda ma soczewkę, jakie jest zastosowane lustro, jakie jest zastosowane szkło i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest w stanie nam delikatnie oszukać jak gdyby samą teorię jednego lumena. Co to jest jeden lumen i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jest to troszkę podawanie mocy latarki w lumenach, to jest jak mierzenie penisa z kręgosłupem razem. To nie do końca jest tak, jak jest, jak głosi teoria i generalnie dla zwykłego śmiertelnika pojęcie jednego lumena wprowadza w pewien delikatny błąd. Więc postanowiłem, że troszeczkę to nie wyjaśnię wam, co to jest jeden lumen, bo sam do końca jakbym miał jak gdyby zrozumieć całą teorię pomiaru jednego lumena, to nie jestem w stanie tego zrobić, bo to jest tak skomplikowane, że po prostu abstrakcja, tak? Ja wolę jak gdyby, z racji zawodowych chociażby, wolę pomiar oświetlenia mierzony w luksach. To już jest dużo prostsza metoda, dlatego że to metoda podawania natężenia oświetlenia dla 1 m² w miejscu padania oświetlenia. Więc podawanie mocy oświetlenia w luksach dla na przykład odległości 10 metrów da wam więcej niż podawanie mocy latarki w lumenach. Muszę zejść przed kamery. To też słuchajcie,
ostrość, dziękuję. W ogóle nagrywam w nocy. Nagrywam w nocy cały materiał, nie dlatego, że testujemy latarkę, bo równie dobrze mógłbym to nagrać w dzień, tylko wstawić przebitki, jak latarka świeci w nocy, ale ponieważ dozbrajamy się w kolejny sprzęt, tak, i pojawił się nowy aparat. Jest to Alfa 7 Mark III. Cały czas jeszcze na tej siódemce jest 16-1.4 światło, które niestety kropuje nam obraz, czyli wykorzystujemy z matrycy tylko część matrycy, ale jak gdyby przy nagrywaniu materiału nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Więc tak naprawdę nagrywanie w nocy to jest taka trochę nowa zabawa ze sprzętem i kwestia nauczenia się obsługi tego sprzętu i sprawdzenia między innymi jak bardzo nam się przy lampie, którą mamy, jak bardzo nam się będzie robiła kasza. O, natomiast wracając do latarki, słuchajcie, z racji te, jak gdyby zawodowych, mam tutaj coś, co się nazywa Sonel LXP1. Ostrość, proszę bardzo. To jest luksometr i to jest luksometr certyfikowany do robienia pomiarów oświetlenia w budynkach, żeby Wam przybliżyć niejako natężenie oświetlenia w luksach. To już Wam pokażę to na dwóch przykładach. Po pierwsze, musicie pamiętać, że oświetlenie awaryjne, czyli takie, które zapala się w momencie, kiedy uciekacie z różnego rodzaju pomieszczeń i przestrzeni, których macie na co dzień, markety, nie markety, zapewne spotkaliście się z tym, że gdzieś zabrakło prądu, zapaliło się oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne to jest oświetlenie, które musi dać Wam 5 luksów, więc tak naprawdę już 5 luksów to jest światło, które spokojnie pozwoli Wam się poruszać. Natomiast jest to bardzo słabe światło, tak? Za mną, czy za kamerą przede mną stoi samochód, który ma światła LED-owe. I te światła LED-owe ja zaraz zapalę i pokażę Wam, jak wygląda światło, którego natężenie w odległości 1 metra mniej więcej to jest około 12 tysięcy luksów. I jak wygląda, i światło to w odległości 10 metrów spada nam do około 500 luksów. Więc żebyście mieli jak gdyby świadomość, ile światła w luksach to jest ile. Prosta sprawa. Potem odpalimy sobie latarkę, ja Wam troszkę o niej opowiem i oczywiście zmierzymy sobie, ile w luksach ta latarka daje światła. Jak świeci, to już raz widzieliście, ale pokażę Wam to jeszcze raz. I zmierzymy sobie również z odległości 1 metra i 10 metrów tą latarkę, żeby Wam przybliżyć, ile światła ta latarka w rzeczywistości daje. Potem przejdziemy sobie oczywiście do podsumowania, bo latarka, jak widzicie, jest wielka, ciężka, więc już się zmęczyłem jej trzymaniem w ręku. Natomiast jej przeznaczenie nie jest typowo decowe, więc do tego sobie wrócimy. Więc zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli, jak wygląda światło, które w odległości 10 metrów od kamery, w zasadzie, bo samochód stoi tuż za kamerą. Jak wygląda światło, które na odległości 10 metrów, ja zaraz odejdę na te 10 metrów, żebyście zobaczyli, ile to jest w okolicach 500 lumenów. I potem wyłączymy światła i wrócimy sobie do latarki. Dobra, słuchajcie, ciężkie życie YouTubera jest, bo oczywiście w międzyczasie padła mi bateria od luksometru. Więc musiałem zwinąć cały sprzęt, oczywiście bryknąć na stację i kupić drugą baterię. No ale dobra, udało się, więc widzą. Słuchajcie, luksomierz działa. Teraz tak, lampa w aparacie nie jest włączona. Są włączone światła długie od samochodu, są to światła LED-owe. Więc ja się teraz odsunę, zobaczycie sobie, jak to oświetla teren. Tam daleko tą kropkę, którą widzicie, tu, sorry za ostrość, ale nie zbliżmy, tą kropeczkę, którą tu widzicie, to jest znak ustąp pierwszeństwa, który jest kilkaset metrów od nas i jak gdyby tam dalej jest droga, widzicie, co jakiś czas przejeżdża samochód, więc może uda Wam się złapać relatywistykę. Dobra, słuchajcie... Więc sprawdzamy sobie. Jesteśmy około metra od samochodu. Ja sobie przestawię, żeby nam pokazywał w kiloluksach. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że nie będzie widać, chociaż może będzie widać. Słuchajcie, około metra od samochodu to jest mniej więcej 12-13 tysięcy luksów. W tym momencie ten wynik jest pokazywany w kiloluksach.
dwie cyfry, przecinek, dwie cyfry, tak? Ja teraz się odsunę pi razy około 10 metrów, czyli zrobię sobie 10 kroków od kamery, zmierzę, zaraz Wam powiem, zaraz ustawię latarkę na statywie i zmierzymy sobie to samo. Dobra, słuchajcie, mamy mniej więcej 10 metrów, to jest 350 luksów, tak? Widzieliście, jak daleko odszedłem, więc też mniej więcej mam nadzieję, że będziecie mieli relatywistykę mocy światła. Więc ja teraz na chwilę wyłączę lampę przy aparacie, wyłączę lampę w samochodzie, przygotuję sobie latarkę i zaraz wrócimy. Doświetliła mnie lampa z aparatu. Dobra, teraz widzicie, jak świeci sama lampa, która mnie doświetla, tak? I to nie jest jeszcze pełna moc tej lampy. Natomiast jak gdyby możecie sobie zobaczyć, ile widzicie. Latarka już jest na statywie. Zaraz tą latarkę ustawię, włączę i zmierzymy. Dobra, wyłączam lampę. Oczywiście ze mnie teraz będzie kasza na 100%, dlatego że jestem niedoświetlony, natomiast ja się odsunę. O, i widzicie, jak świeci latarka. Zaraz sprawdzę, czy widzicie. Znak też widzicie. On nadal tam sobie jest, odbija się światło. Troszeczkę słabiej jak przy tych, no ale latarka jest delikatnie niżej jak lampy w samochodzie. Nie mam drugiego tak wysokiego statywu. Dobra, to sobie zmierzymy. Dobra, w sensie latarka, ja się trochę odsunę, latarka daje, mniej więcej metr od latarki daje nam pomiar w okolicach 9000 luksów, więc jest to 3000 luksów mniej niż lampy w samochodzie, które widzieliście, które oświetlają. Natomiast odsunę się teraz od Was 10 kroków i zmierzymy również, jak wygląda to światło 10 kroków stąd. Widać mnie? Mam nadzieję, że widać. Słuchajcie, maksymalny pomiar, który udało mi się wykonać, to jest 400 luksów. Więc możecie sobie odwzorować. Ja jeszcze zaraz wyciągnę H2R Nova i popełnimy taki sam pomiar jeszcze na latarce H2R Nova, która ma, nie chcę Was kłamać, ale tam w okolicach 1200 lumenów. Dobra, i mamy, odsunę się, i mamy latarkę Olighta H2R Nova. I również ją włączę na maksymalny tryb. Akumulator jest w pełni naładowany, więc na maksymalny tryb będzie działał. Sprawdzimy, jak się będzie to sprawowało. Moi drodzy, ta sama odległość. Ona mnie mocno doświetla. Muszę zmienić zakres pomiarowy. To jest, słuchajcie, około
4000 luksów na około metro od latarki. Sorry, strasznie mi świeci w oczy. Więc odsuwamy się o 10 metrów i zobaczymy. I okej. Oczywiście ta już się nagrzała niemiłosiernie, więc zakres zmierzony na około 10 metrach to jest w granicach 40 luksów. Macie porównanie tego, co widać. To przejdźmy sobie do samej recenzji. Ostrość, dziękuję. Latarka BLF Q8, jak już wam wspomniałem, dostaliśmy ją od Banggood, za co bardzo dziękujemy, dlatego że ostatnimi czasy zaparliśmy się trochę, że nie będziemy brali od Chińczyków byle gówna do testów, więc jak gdyby z rzeczy, które im wysyłamy, które chcielibyśmy przetestować, odsiew jest dużo większy, czyli mniej więcej na 100 propozycji, które oni do nas piszą, tak, żeby coś nam wysłali, proszą, żebyśmy my wybrali sobie jakieś rzeczy, im odesłali, więc my to robimy oczywiście i po tym, jak my im to odsyłamy, oni nam piszą, że nie mają takiego budżetu, żeby dać nam coś do testów, więc raz na jakiś czas się trafia. Ta latarka, nie pamiętam, możecie sobie sprawdzić, oczywiście linka będziecie mieli pod filmem. Ta latarka to jest koszt w okolicach 300 zł, przychodzi bez akumulatorów. Waży to, bez akumulatorów, prawie pół kilo, 400 gram według tego, co podaje producent. Faktycznie 400 parę gram ona waży, ważyłem. Jest w szczelności IPX8. To też sprawdziłem, więc kto tam śledzi naszego Instagrama i Facebooka, wie o tym, że wczoraj ją zapakowałem do słoika z wodą. Tam były uwagi, o, że słoik to nie taki ciśnienie. Słuchajcie, norma IPX8 nie określa, na jaką głębokość można zanurzyć. Jest to całkowita wodoszczelność. Natomiast każdy z liczących się producentów przy normie IPX8, jeżeli certyfikuje swoje urządzenia czy jakieś swoje przedmioty, podaje, do jakiej głębokości sprzęt powinien wytrzymać przeciekanie wody, czyli do jakiego ciśnienia można to zanurzyć, znaczy do jakiego ciśnienia ona wytrzymają uszczelki, czyli takiej głębokości można zanurzyć, do jakiego, jakiej wysokości słupa wody. Oczywiście no nie liczcie na to, że tu znajdziecie taką informację, więc ją zapakowałem do słoika z wodą, włączyłem tryb minimalny świecenia i zostawiłem ją na 24 godziny. I to jest jak gdyby test, który uważam za no na tyle miarodajny, że no jest pewne, że tam powiedzmy w jakichś tam typowych warunkach, w których możemy ją używać, ona nam nie da ciała, jeżeli chodzi o przepuszczanie wody. Dlatego, że jeżeli nam na przykład z łódki wpadnie do wody, to i tak nikt po nią nie zanuruje, bo ona z akumulatorami waży giga set kilogramów, po prostu jest bardzo ciężka. Szczerze mówiąc nie zważyłem, więc jeżeli zważę, to wam gdzieś tutaj w jakimś napisie napiszę, ile ona waży z akumulatorami. Jest bardzo ciężka, absolutnie nie ma mowy o tym, żeby to była latarka typu EDC. Tyle. Dobrze, zacznijmy od budowy. Oczywiście aluminium z mocnym frezowaniem na głowicy latarki, tu gdzie są diody i cała elektronika w celu odprowadzania z niej temperatury. Oczywiście tak, mamy cztery diody, to są XPL HPV63D. Jezu. No ale takie diody są tu zamontowane, cztery sztuki. Cała latarka ma 100 chyba 32 mm, 90 na 90 chyba 8 mm, więc nie jest to ani kompaktowa, ani jakaś tam super przyjazna w użytkowaniu, no chyba że chcecie komuś przyłożyć. Światło. Słuchajcie, według specyfikacji minimalne światło to jest bodajże 5 lumenów, czyli to jest takie światełko, czekajcie, tu. Bo takie światełko, ja wyłączę lampę, zobaczymy, czy ten cokolwiek będzie widać. To jest takie światełko, że można sobie. O! Delikatne światełko. Natomiast co jest bardzo, bardzo istotne, czekajcie, włączymy lampę. Musi nam do teraz aparat się dostosować. Co jest bardzo istotne przy tym trybie światła, czyli tym pięciolumenowym, ta latarka według specyfikacji będzie nam świeciła 1500 godzin. Co uważam za jej duży atut.
o czym jak gdyby, o czym powiem w podsumowaniu, tak? Maksymalne światło 5000 lumenów, według specyfikacji 40 minut. Powinna świecić z mocą 5000 lumenów. No to jest światło, którym na pewno przyświetlicie sobie drogę, jak wam się zepsują światła w samochodzie, w motorze, czy będziecie chcieli kogoś oślepić, bo naprawdę to jest taka moc, którą można już komuś zrobić krzywdę, jeżeli chodzi o no, moc światła, tak? I teraz, tak, oczywiście tak, w zestawie to jak ona przychodzi, powiedziałem, nie ma akumulatorów, natomiast przychodzi z kompletem uszczelek, bodajże chyba są dwa komplety uszczelek. Latarka składa się z trzech elementów. Nie wiem, rozkręcę, poczekajcie. Głowica, czyli tu, gdzie mamy diody i całą elektronikę. Pojemnik na baterię, który gdyby jest odkręcany od głowicy. I to jest jeden element. Można jeszcze odkręcić, bo ja ją przed zanurzeniem dosyć mocno poskręcałem. Można jeszcze odkręcić kapsel od tylnego korpusu. No tu mamy tylko i wyłącznie elektronikę, która ma za zadanie łączyć baterię ze sobą, więc tutaj nic specjalnego nie znajdziecie. W komplecie, tak jak powiedziałem, przychodzą uszczelki, przychodzi też ten gumowy guziczek w ilości sztuki 1 i przychodzi instrukcja obsługi. I tu zaczynają się schody. Słuchajcie, ta latarka według wszelkiej dokumentacji, którą znalazłem w internecie, na różnych forach internetowych i w instrukcji, daje się programować. Daje się w niej zaprogramować różnego rodzaju tryby, różne działanie w zależności od kliknięcia guzików, znaczy guzika jednego, który jest na tej latarce. Nawet znalazłem, słuchajcie, jakieś skrypty do tej latarki. Co prawda nie bardzo się zagłębiałem w to, w jaki sposób to ewentualnie do tej latarki wrzucić. Natomiast znalazłem skrypty, które są no, zapewne pisane pod jakimś Linuxem, bo są skryptami shellowymi. Natomiast konia z rzędem, ja rozmawiałem, tu ktoś nawet na YouTubie się wypowiadał, że próbował, mają od pół roku i próbował cokolwiek w niej zaprogramować i nic mu się nie udało. Ja poddałem się po miesiącu prób i czytania, próby zrozumienia tej dokumentacji, która jest do tej latarki, poddałem się również. Nie zaprogramowałem jej i nie mam zamiaru się w to bawić, dlatego że jest to bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że latarka jak gdyby przychodzi do nas w takiej formie, która dla zwykłego śmiertelnika jest w 100% akceptowalna. Ja się teraz odsunę sprzed kamery i wam pokażę. Po naciśnięciu guzika i przytrzymaniu moc latarki nam rośnie do momencie, aż ona mignie. W momencie, kiedy mignie, możemy kliknąć jeszcze raz i ona nam się ściemni do minimum, natomiast się nie wyłączy, tak? Tylko przejdzie do tego moon i tutaj znowu mamy płynne sterowanie aż do maksa i oczywiście z maksa mamy płynne sterowanie do minimum. W zupełności wystarczające. Dwukrotne kliknięcie guzikiem powoduje włączenie trybu max, czyli 5000 lumenów. Ponowne dwukrotne kliknięcie powoduje strobo. I teraz, słuchajcie, to strobo, włączycie max, włączycie strobo i tu się zaczynają problemy. Włączycie sobie strobo i to strobo powinno dać się przełączać według dokumentacji jednym kliknięciem. Mi się kiedyś to udało zrobić, natomiast jest to z gruntu rzeczy, w mojej opinii, bardzo ciężkie. Kolejną rzeczą, która jest w latarce, oczywiście, to jest trzykrotne, wyjdę z powrotem do kamery, trzykrotne wciśnięcie klawisza power powoduje, że ona nam wyświetla tryb stanu, który nam pokazuje i jest przerwa i ileś tam mignięć, które pokazują wartość naładowania akumulatora. I teraz znowu, w instrukcji tego nie znajdziecie, na forum tak naprawdę producenta, bo to znajdziecie takie forum prawdopodobnie, jak będziecie szukali informacji o tej latarce. Też nie ma dokładnego opisu, ile mignięć oznacza jaki stan naładowania baterii. Więc to jest słabe. Ponoć gdzieś ktoś w jakiejś instrukcji napisał, że w tym trybie można się przełączać do trybu sprawdzania temperatury, w jakiej znajduje się latarka oraz bodajże jaki tryb ma zaprogramowany. Do tego również nie udało mi się dojść. Do rzeczy, których udało mi się dojść, udało mi się dojść do tego, że po czterokrotnym kliknięciu
latarka staje się zablokowana, czyli no, nie da się jej włączyć, tak? Prosta sprawa, gaśnie nam guzik zielony i... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. O, widzicie? Mignęła i teraz ona jest rozblokowana i spokojnie można z niej sobie tam korzystać. Wyłączamy. Cztery razy, raz, dwa, trzy, cztery. Miga nam. Dziękuję, jest zablokowana. Kolejnym kuriozum w oprogramowaniu tej latarki. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Kolejnym kuriozum jest ten świecący się guziczek. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Mam nadzieję, poczekajcie. O, 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 o. No, ten guziczek się świeci na zielono. Żeby on się nie świecił, trzeba latarkę włączyć i wyłączyć. O, udało mi się za pierwszym razem, natomiast rzadko się to zdarza, dlatego że również podwójne kliknięcie daje nam maksa, więc jest delikatna różnica pomiędzy dwukrotnym szybkim kliknięciem, a włączeniem i wyłączeniem, żeby ta dioda nam się przestała świecić. Tak se ktoś wymyślił. Z dupy moim zdaniem, sorry, ale jak gdyby jest to nie do użytku. I teraz wrócę do szanownej firmy Ledlenser, u której byliśmy na targach, IWA, która wprowadziła możliwość programowania latarki przez Bluetooth. I spoko, jeżeli mamy tego typu latarkę, której moc i możliwości są no olbrzymie, no bo nie czarujmy się, tak? No 5000 lumenów to jest lampa straszna. To możliwość zmiany tych trybów, jakichś drobnych korekt, jeżeli chodzi, bo wiem, że na przykład piszą w dokumentacji, że czujnik temperatury jest nieskalibrowany fabrycznie, trzeba go skalibrować. No konia z rzędem, kto to wykona. No naprawdę abstrakcja, więc przydałoby się naprawdę, żeby tego typu latarki jednak miały tą możliwość skonfigurowania tego przez jakąkolwiek aplikację i to by było spoko. Oczywiście, latarka nie ma żadnego gniazda ładowania, więc to jest kolejna buła, przy czym podejrzewam, że jest to spowodowane tym, iż tu są cztery akumulatory i naładowanie czterech akumulatorów mogłoby trwać po prostu wieki przez USB, dlatego że tam mamy no 2 ampery, więc tego gniazda nie ma. Jest natomiast, zaraz staram się Wam to przybliżyć, jest gwincik na przekręcenie sobie statywu na przykład, albo jakiegoś stojaka i to też jest delikatna lipa. Znaczy lipa polega na tym, że dziura z tym gwintem jest krótka, więc standardowa śruba od statywu nie powoduje, że ta latarka zostaje dokręcona do statywu. Trzeba sobie dać jakąś uszczelkę, albo skrócić śrubkę, albo cokolwiek innego. Natomiast sam patent oczywiście z przykręceniem latarki do statywu jest spoko, ze względu na to, że jej czas świecenia ze światłem takim umiarkowanym, który służy do pracy, jest olbrzymi, więc możliwość postawienia jej na czymkolwiek i zrobienia z niej sobie lampy no, daje nam bardzo dużo możliwości. Podsumowując, bo się rozwinąłem troszkę chyba, jak zwykle, dla kogo to jest latarka? Nie jest to latarka dla decowiczów, to już sobie powiedzieliśmy, jest za ciężka, za duża, niewygodna i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to też latarka dla bushcrafterów, chyba że ktoś jest ultra hard, heavy backpackersem, to spoko, może sobie to dźwigać, natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto tam bushcrafci, lata do lasów, góry i tak dalej, tarabanił ze sobą ten ciężar, bo z akumulatorami myślę, że to jest około kilograma. Raczej wątpię. Natomiast mieć taką latarkę w samochodzie, super sprawa, moim zdaniem. Mieć taką latarkę w domu, również spoko. Na działce, czy gdziekolwiek, trzy paki, to nie jest jakaś góra pieniędzy. Znaczy, wiadomo, no jest to dużo, no ale jeżeli porównamy sobie z latarkami producentów takich bardziej znamienitych, no to wiadomo, że to jest kwota, która jeszcze nie przeraża przy innych cenach, tak? W moim przypadku latarka na przykład wyląduje w Bobie. Dlatego, że jak gdyby tam oczywiście ciężar też jest dla mnie ważny, ale druga strona medalu jest taka, że ta latarka
bardzo długo będzie świeciła. Akumulatory 18650 nie mają tendencji do samoistnego gubienia prądu w nadmiarze oczywiście, a i sama latarka wyglądałoby na to, aż mnie korci, żeby przetestować. 1500 godzin, słuchajcie, no miesiąc ma 30 dni razy 24 godziny, to jest 750 godzin, bardzo w przybliżeniu, tak? Więc świecenie tej latarki to jest 2 miesiące na tym trybie Moon. No, aż mnie korci, żeby to przetestować. Ja ją, jak wrzucałem ją do słoika z wodą, włączyłem ją na tryb Moon i dzisiaj po 24 godzinach, jak ją wyjąłem ze słoika, włożyłem akumulatory do ładowania. Akumulatory nominalnie mają 4,2 V, w momencie po 24 godzinach, jak je wyjąłem, miały 4,17 V, więc spadek o 0,03 V przez 24 godziny latarki w wodzie świecącej. To jak gdyby... Nie wiem, czy jest możliwe, żeby ona wytrzymała 2 miesiące, ale na pewno długo wytrzyma. Dobra, nie zauważyłem, słuchajcie, że aparat ma taką brzydką tendencję, że nie nagrywa więcej jak pół godziny, więc wyłączył się w międzyczasie, ale już pod koniec. Kiedy mówiłem Wam o tym, że latarka ma zabezpieczenie przed rozładowaniem nadmiernym drenażem baterii. To jest test dla Marcina Życkiego. Marcin, zapytałeś się, czy dałoby się zapalić tym podpałkę? Nie, niestety, przykro mi. Stała parę minut, wysuszyła w liście, natomiast nie jest w stanie doprowadzić do płomienia. Natomiast po paru minutach to już robi się na tyle gorąca, że ciężko ją tak dłużej utrzymać w jednym ręku, ale to rzeczywiście po kilku minutach. Reasumując, oczywiście urwało mnie w tym miejscu, gdzie mówiłem o tym, że latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym drenażem baterii, czyli pracuje w zakresie od 4,2 V do 3 V, więc możemy śmiało używać ją z akumulatorami takimi tanimi na Allegro. Myślę, że ten kawałek akurat mi obcięło, ja ją rozkręcę. O, słuchajcie, i ja miałem takie delikatne obawy, czy niech on mi wyostrzy, czy będzie pracował z tymi akumulatorami, z których plus nie wystaje, bo wiecie, że te tanie ogniwa, to są ogniwa, które się używa na przykład do wkrętarek czy laptopów i one są lutowane, więc im ten plus nie wystaje, ale nie ma problemu, dlatego że głowica jest tak skonstruowana, że... Tu mamy taki pierścień, który wystaje i on spoko sobie radzi właśnie z tego typu akumulatorami. I nie spowoduje tego, że Wam ta latarka wybuchnie w momencie, kiedy wydrenujecie baterię. Bo to jest problem akumulatorów 18650. Podsumowując, tak ostatecznie, bo pewnie znowu się rozgadałem. Latarka nie jest ADC. Latarka jest do użytku domowego, do użytku samochodowego. U mnie trafi do Boba ze względu na długość świecenia. Natomiast nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy ta latarka w dłuższej perspektywie czasu to dobry produkt, dlatego że miałem ją przez miesiąc i jeszcze nie wiem, jak ona się sprawuje. Poużywam jej trochę, gdzieś tam pewnie ktoś się mnie o to zapyta, to odpowiem, czy się sprawuje dobrze, czy nie. Natomiast jej cena jest atrakcyjna w stosunku na przykład do produktów dużo bardziej markowych, gdzie mamy taką ilość światła. I myślę, że jeżeli ktoś komuś jak gdyby nie ciąży na budżecie wydanie 300 na latarkę plus parę tych akumulatorów po 8 zł za sztukę, to śmiało możecie sobie zaryzykować taką latarkę kupić. Dziękuję oczywiście Bank Budowi za to, że nam tą latarkę wysłał. Zostaje u mnie na dłuższy czas i będzie użytkowana w trybie tak zwanym roboczym. Więc jeżeli macie jakieś pytania lub coś pominąłem lub o czymś nie powiedziałem, mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim, ale jeżeli o czymś bym nie powiedział, to pytajcie śmiało w komentarzach, będę odpowiadał na wszelkie pytania mądre, bo na wszelkie komentarze w stylu, że ciężka to, tamto, no nie będę odpowiadał, bo to jak gdyby z gruntu rzeczy, nie jest to latarka do takiego użytku EDC-owego. Natomiast na wszelkie jakieś pytania, jeżeli ktoś będzie miał jakieś konkretne pytania, a o czymś nie powiedziałem, to oczywiście odpowiem. Mam nadzieję, że ten materiał troszkę Wam rozjaśnił
sprawę tejże oto latarki. Mam nadzieję, że jakościowo będzie też w miarę w porze, bo nagrywam to w nocy właśnie ze względu na to, żeby pobawić się aparatem. Mam nadzieję, że będziecie śledzili kanał i będziecie czekali na kolejne materiały, które pojawią się już wkrótce. I tyle. I do zobaczenia. Na razie.